6 września 1939 roku wojska niemieckie wkroczyły do Nowego Sącza i tym samym rozpoczęła się okupacyjna karta w historii miasta. Nowy Sącz znalazł się pod rządami okupacyjnymi i niebawem wszedł w granice utworzonego przez Niemców z części ziem polskich Generalnego Gubernatorstwa. Jak wyglądały te pierwsze dni, tygodnie miasta pod okupacją z perspektywy jego mieszkańców i życia codziennego? Przede wszystkim miał miejsce niekontrolowany ruch ludności. Ludzie uciekali na wschód i przybywali do miasta, przechodzili przez nie, ale także mieszkańcy, zarówno Polacy, jak i Żydzi, rozpoczęli swój eksodus na ziemie wschodnie. Zabrakło w sklepach podstawowych produktów spożywczych i artykułów gospodarstwa domowego. Okupacja sprzyjała takiemu rozluźnieniu norm moralnych. W zasadzie zostały one postawione na głowie. Mieszkańcy doświadczali na co dzień aktów wandalizmu, kradzieży, oszustw. To stało się codziennością mieszkańców Nowego Sącza. Ludzie gorączkowo wykupywali towary i sprzedawali je. Panowała panika, chaos. Taki był klimat tych pierwszych dni okupacji. Jak wyobrażali sobie Polacy rządy Niemców? Tutaj trzeba powiedzieć w zasadzie o trzech kwestiach. Po pierwsze, Polacy, szczególnie w Galicji, przez ponad 100 lat żyli pod wpływem kultury niemieckojęzycznej. Po drugie, mężczyźni pamiętali czasy I wojny światowej, często służyli w armii austriackiej i przez pryzmat tej wielkiej wojny postrzegali Niemców jako sojuszników. I trzecia sprawa. Naród niemiecki był odbierany jako naród o wysokiej kulturze, który wydał na świat wielkich kompozytorów, poetów, pisarzy, filozofów. I te wyobrażenia brutalnie rozbiły się w zetknięciu z rzeczywistością. Polacy w zasadzie od pierwszych dni okupacji zetknęli się z terrorem, brutalnością i niesamowitą przemocą, taką, której nawet nie byli sobie w stanie wcześniej wyobrazić. I w tej rzeczywistości pojawia się postać kobiety, która od początku
przyjmuje postawę miłosierdzia i niesienia pomocy ludziom, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Tą kobietą była Jadwiga Wolska. W 1939 roku Jadwiga Wolska miała 32 lata. W Sączu mieszkała od 3 lat. Przybyła tutaj razem ze swoim mężem, inżynierem Zygmuntem Wolskim, który objął tutaj w starostwie powiatowym posadę hydrotechnika. Pochodziła z Ryżawki w powiecie humańskim, z terenów dzisiejszej Ukrainy. Edukację gimnazjalną kończyła w sławetnym Liceum Krzemienieckim. Cały czas podczas swojej edukacji szkolnej była szalenie aktywna. Udzielała się w kółkach literackim, teatralnym, w Lidze Morskiej i Kolonialnej, w Lidze Obrony Powietrznej, no i przede wszystkim w harcerstwie, które tak naprawdę na zawsze ukształtowało jej postawę życiową. Państwo Wolscy po przybyciu do Nowego Sącza zamieszkali w domu przy ulicy Tatrzańskiej 6 i w zasadzie bardzo krótko cieszyli się tym wspólnym życiem małżeńskim, bo po wybuchu wojny Zygmunt został powołany do wojska i wkrótce znalazł się na zachodzie w polskich siłach zbrojnych. Jadwiga została w Nowym Sączu sama. W zasadzie od pierwszych miesięcy okupacji bardzo aktywnie działała we wszelkich pracach charytatywnych i społecznych. Po wcieleniu kraju Warty do III Rzeszy Polacy zostali stamtąd wysiedleni do wielu miejscowości Generalnego Gubernatorstwa, między innymi także do Nowego Sącza. Pierwsze transporty osób wysiedlonych przybyły pociągami już w październiku 1939 roku. To był w zasadzie taki pierwszy test dla Jadwigi. Ona zajmowała się tymi osobami wysiedlonymi w ramach pracy Polskiego Komitetu Opiekuńczego Sekcja Wysiedleni. Trzeba było dla tych ludzi znaleźć przede wszystkim pożywienie, pierwszą pomoc medyczną, lekarstwa. Oni przybywali tutaj w bardzo ciężkim stanie, po wielodniowej podróży, wygłodzeni, wycieńczeni, wychłodzeni, często bardzo chorzy. Największym problemem było znalezienie zakwaterowania. Sądeczanie, sami zdezorientowani tą okupacyjną rzeczywistością, brakiem produktów spożywczych i niepewnością jutra, niechętnie przyjmowali wysiedleńców pod swoim dachem. Z czasem w Nowym Sączu ludności cywilnej żyje się coraz gorzej. Rozkręcająca się machina terroru wywołuje coraz większy strach i niepewność jutra. Niemcy traktują Polaków, Romów, Żydów zgodnie ze swoją rasistowską ideologią jako podludzi, Untermenschen. W 1941 roku wszystkie agendy pomocowe działające w mieście zostały podporządkowane Radzie Głównej Opiekuńczej. Oczywiście działała także w tych strukturach Jadwiga Wolska. W zasadzie możemy wymienić takie dwa obszary jej działalności, jej pracy społecznej. Po pierwsze, to jest dożywianie dzieci. Akcja dożywiania dzieci rozpoczęła się zaraz na początku okupacji i zapoczątkowały ją sądeckie harcerki. Jadwiga
dołączyła do nich, bardzo szybko znalazła z nimi wspólny język i dzięki temu mogły wspólnie pracując zorganizować kilka punktów na terenie miasta, gdzie te dzieci dostawały jedzenie. Pierwszym takim punktem był budynek przy ulicy Świętego Ducha 2. Kolejne były u sióstr Felicjanek na ulicy Długosza, u sióstr Niepokalanek, w tak zwanych barakach kolejowych. I oprócz tego na terenie Nowego Sącza działało jeszcze kilka takich miejsc. Oczywiście Jadwiga Wolska nie działała sama. W akcji dożywiania pomagały jej kobiety zrzeszone, pracujące w Radzie Głównej Opiekuńczej. To nigdy nie była samotna działalność. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że tak naprawdę to był sztab ludzi, którzy to dobro pomagali czynić. Drugi obszar pracy Jadwigi to było dożywianie więźniów. Dopóki nie powstały regularne struktury Rady Głównej Opiekuńczej, to ta pomoc miała bardzo doraźny charakter. Czasami udawało się wysłać jakąś paczkę z pożywieniem, z bielizną, z lekami. Natomiast już po 1941 roku to jest bardzo systematyczna pomoc. Doszło do pewnego zdarzenia, które na zawsze wryło się w pamięć sądeczan. Mianowicie w sądeckim więzieniu osadzeni zaczęli chorować na szkorbut. To momentalnie zmobilizowało Jadwigę, udała się do starostwa powiatowego i tam udało jej się uzyskać pozwolenie na wzbogacenie tych racji żywnościowych, które dostawali więźniowie. Jak tylko uzyskała pozwolenie na zwiększenie racji żywnościowych, dopilnowała, aby więźniowie otrzymali bardzo pożywną, gęstą zupę. Pech chciał, że tego dnia na inspekcję wybrał się szef sądeckiego gestapo Heinrich Hamann. Otworzył pokrywę garnka i zamiast cienkiej polewki zobaczył pożywną zupę. Bardzo się wściekł, kopnął garnek, wylał całą jego zawartość i zakazał dożywiania więźniów. Pomogła dopiero interwencja członkini centrali RGO w Krakowie, dr Karoliny Lanskorońskiej, i wtedy można było wrócić do akcji dożywiania osadzonych. W Nowym Sączu panem życia i śmierci był szef sądeckiego gestapo Heinrich Hamann. W zasadzie od jego złego humoru bądź też pijackiego amoku zależało życie osób, z którymi się stykał. Jadwiga Wolska z racji wykonywanej pracy bardzo często musiała się z nim kontaktować i zorientowana była całkowicie na osiągnięcie celu. Była kobietą bardzo atrakcyjną i nie czarujmy się, umiała tą swoją atrakcyjność wykorzystać w odpowiedni sposób. Kokietowała Hamana, nie tylko zresztą jego, po to, aby pomóc ludziom, którzy naprawdę tego potrzebują. Jadwiga wykorzystywała swoją atrakcyjną powierzchowność i urok osobisty po to, aby pomagać najbardziej potrzebującym. Do legendy przeszła historia, kiedy dostała jednorazową przepustkę pozwalającą jej wjechać do sądeckiego getta, na teren sądeckiego getta, a wykorzystała ją 10 razy, przewożąc za każdym razem to, czego uwięzieni tam ludzie potrzebowali najbardziej: żywność, leki i opał.
potrafiła przekuć nawet brak pewnych umiejętności na swoją korzyść. Przykładowo bardzo kiepsko mówiła po niemiecku. Jej biografowie wspominają taką historię, kiedy przyszła do urzędu wyżywienia po przydział cielęciny. Nie miała zielonego pojęcia, jak powiedzieć w języku niemieckim cielęcina, więc wymyśliła sobie słowo Kinderku, czyli w wolnym tłumaczeniu dziecko krowy. No i tak rozbroiła urzędnika, który zajmował się przydziałami, że wyszła z urzędu z przydziałem na cielęcinę. Jadwiga Wolska miała bardzo ciekawą osobowość i wywoływała u ludzi skrajne emocje. Miała bardzo wielu przyjaciół i tyle samo wrogów. Nawet kat sądeczyzny Heinrich Hamann był pod urokiem Jadwigi Wolskiej. W ostatnim roku swojego urzędowania wydał zezwolenie na specjalną prośbę Jadwigi Wolskiej na utworzenie zakładu chłopców. To był taki sierociniec, w którym przebywali synowie żołnierzy polskich poległych na froncie bądź też w egzekucjach. I w zakładzie chłopców przebywało około 50 wychowanków. Zorganizowano im tam szkołę powszechną, oprócz tego oczywiście tajne nauczanie z historii i geografii. Dodatkowo mieli zajęcia praktyczne, uczyli się zawodu stolarstwa i zabawkarstwa. Ciężki stan zdrowia i nieprzyjemna atmosfera w Nowym Sączu spowodowały, że Jadwiga wyjechała z miasta. Mamy w dokumentacji jej listy, które pisała do przyjaciół tutaj w Nowym Sączu z różnych miast polskich, z Gdańska, z Kielc. Przez jakiś czas przebywała także w sanatorium w Zakopanem. Podejmowała próby wyjazdu do Szwajcarii, aby tam leczyć gruźlicę. Niestety nie udało się tego sfinalizować, głównie ze względów finansowych. Ostatni raz widzimy ją w sanatorium Otwocku, gdzie Jadwiga Wolska umiera. 22 października została pochowana na warszawskich Powązkach. W życiu Jadwigi Wolskiej były ważne w zasadzie dwa filary, na których opierała swoją działalność i pomoc, którą niosła. Pierwszym to było harcerstwo i ideały z niego płynące, zaszczepione jeszcze w Liceum Krzemienieckim. Natomiast drugim była bardzo głęboka wiara, pozbawiona takiej ostentacyjnej religijności. Jadwiga Wolska, wchodząc do kościoła, zawsze szukała najbardziej zaciemnionego, zacisznego kącika, w którym mogła się spokojnie pomodlić. To dawało jej siłę do przezwyciężenia tych trudów okupacyjnej rzeczywistości i do niesienia bezinteresownej, altruistycznej pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebowali.